Dzień dobry. Szanowni Państwo, chcemy, abyście byli nieodłączną częścią portalu Siebie TV. Dlatego bardzo często będziemy wychodzić na ulicę i rozmawiać z mieszkańcami na różne tematy. Tym razem spytaliśmy ich o ich letnią wakacyjną przygodę. Zapraszamy na pierwszą sondę portalu Siebie TV. Przygodę? Tak. No nie, w tym roku to nic szczególnego takiego nie było. A z przeszłości jakieś wakacyjne historie, nieprawdopodobne zdarzenia? W sensie takie jak, nie wiem, tam spotkanie UFO, tak? Albo pierwsza miłość. Przedtem to się siedziało do 12 tam na rowach i zabawy różne były, a teraz nie ma, wszystko w domach, daleko, nikt nikogo nie zabierze. Jak my jeździliśmy to w maluchu po 15 nawet, ale nie było tego, żeby nie zabrać. Wyjazd z Krześniakiem nad rzekę, który utopił telefon. No to wszystko... Nie, nic naprawdę nie... Telefon się uratował, czy nie? No nie, za głęboko był. Na tych drugich koloniach, jak byłam, to trochę taką chwilę grozy przeżyłam. Przestraszałam się dlatego, że widziałam taki zaszklony pokład i na rufie stało dwóch naszych wychowawców i za chwilę ich nie widziałam. Wystraszyłam się, że zmyło ich z pokładu. A czy na przykład podczas wakacji, nie wiem, zdarzyła się Państwu jakaś sytuacja mniej przyjemna bądź przyjemna, taka, nie wiem, że... Choroby. Operacje to już tak. Pojechałyśmy do Łodzi raz. I niestety, no, autobusu nie miałyśmy, musiałyśmy spać po rodzinie. Tak, a no, Sieradzajna, która jest tych kilometrów, gdzie spojrzałyśmy na autobus, po prostu, no, musiałyśmy gdzieś się przedrzemać. No to dobrze, że miałyście akurat rodzinę w Łodzi, prawda? No tak, tak. Nie przegarnęli was, nie zdziwili się? Oczywiście, ale byli bardzo zdziwieni. Wakacyjne, tak. Najpiękniejsze te wakacyjne, te, które były kiedyś bardzo dawno temu. Jakaś miłość może wakacyjna? Nie, ja miałem szczęście zawsze zimą. No przede wszystkim to, że miałam wyjazd niespodziewany taki od kogoś, po prostu bilet wykupiony i no w ogóle się nie spodziewałam, to było w tym roku. No i to było chyba najbardziej takie, co mi zapadło i będzie na zawsze w moim sercu. Miła niespodzianka. Bardzo miła, bardzo miła. Tym bardziej, że no od niedawno poznanej osoby, także naprawdę mam nadzieję, że to będzie tak trwało dalej. Jakieś zabawy ze znajomymi, pierwsze miłości? No, spędzenie wakacji kiedyś, pamiętam, takie były piękne. W tych młodzieńczych latach się przebywało w pewnych miejscowościach takich czasowych, gdzie można było być zadowolonym bardzo z życia i w młodym wieku to się spędza, wszystko pięknie. Szczególna to taka, że w lesie zginęłam. No. Jak się skończyło? No skończyło się no dobrze, ale no troszkę było, płaczu trochę było. Każdy dzień był jakąś przygodą i przeżyć go tak, żeby było nam dobrze i żebyśmy mieli co wspominać, a przynajmniej nie wspominać źle. Także uznajemy wakacje za udane już na starcie. Kolega wrócił z imprezy, krzyczał pod drzwiami, żebyśmy mu otworzyły, ponieważ miał klucz, ale nie był w stanie trafić kluczem w dziurkę. I otworzyły się mu i zasnął na podłodze. No i wiadomo, co zrobił jeszcze. I rano się obudził i wyglądał tak, jak wyglądał. Dodatkowo miał zdartą całą twarz. Pozdrawiam Mariusza, jeśli to zobaczy, na pewno będzie bardzo szczęśliwy, że powiedziałam o tym. Dziękuję.